Sara przechodzi do dalszej naszej rundy, albo i dalej, dlatego że mamy nierówną liczbę rycerzów i tym razem Sara będzie miała wylosowany los wolny, czyli jeszcze dalej. Ja poproszę wszystkich rycerzy, żeby teraz się zaprezentowali. Czy rycerze, którzy przegrali, są również już odjechali? Zatem przody poprosimy tych rycerzów, którzy przegrali swoje walki, ażeby pożegnać ich. I tak na plac turniejowy. Pojechali już wszyscy do obozu. Pojechali? Uciekli? Nie chcieli się polansować? No dobrze, to na plac turniejowy wzywam tych, którzy wygrali swoje walki i będą dalej walczyć. A będzie to Andrzej Mroziński. Dalej Paweł Kramarz. Następnie Dariusz Ostaszewski, Adam Filin, Aleksander Jurkowski, Mateusz Matnik i Sara Hej. Ci rycerze, moi drodzy, pozostają w dalszej części naszego turnieju. Pozostali niestety, zostali pożegnani gromkimi brawami. Brawa dla tych, których już nie zobaczymy i brawa dla tych, którzy dalej potykać się będą. I tak, moi drodzy, w pierwszej parze do walki przystąpi Andrzej Mroziński przeciwko Pawłowi Kramarzowi. W drugiej walce stanie Dariusz Ostaszewski przeciwko Adamowi Filinowi. Trzeci Aleksander Jurkowski przeciwko Mateuszowi Machnikowi. Poproszę, ażeby na placu turniejowym pozostał Andrzej Mroziński i Paweł Kramarz. Dokładnie. Mojego pojedynku na pewno odwiedzenie nie wyjdzie. Drodzy Państwo, a ja jeszcze, dając chwilę wytchnienia dla naszych rycerzy, wykonany z palsy. Jest ona krucha, tak, żeby pierwszy kontakt był zamortyzowany. Ale to tylko ta pierwsza część kopii jest krucha i miękka, bo następna, drewniana, już jest bardzo twarda. I często przy bardzo szybkim najeździe rycerza, równoległym, następuje pęknięcie i uderzenie końcówką z palsy, ale przy szybkim najeździe, jako rzekłem, dostaje rycerz, otrzymuje cios także twardą końcówką kopii, mocniejszą, i to mocne uderzenie może doprowadzić do wysadzenia rycerza z siodła. Ruszyli. Na zero. Proszę podejść do Pawła. I z drugiej strony ponowny najazd, pole wolne. Brawa dla pana Pawła, który oszczędził pana Andrzeja, mimo że miał prawo uderzyć. Bardzo mocne uderzenie. Za 3 punkty. W pierwszej części turnieju. A na plac turniejowy wzywam pana Damiana Adamem Firynem. Pan Adam Firyn na rumaku przyozdobionym zielonym kropierzem, pan Dariusz Ostaszewski jego kończy przyozdobiony kropierzem w barwach niebieskiej i żółtej. Brawa wielkie! Ja u Państwa nie słyszę tego entuzjazmu! Panie Adamie, ja tak patrzę na wysokość. Ot. Kolizja by była, i czasami tak bywa. Ruszyli do boju. Panie Darku, to nie ta strona. Pan Darku.
0 punktów. Jeszcze ci jeden najazd. Mamy jako... Wow! Tym razem bardzo... Pan Adam uderzył w głowę. Pan... Tym razem... Na 3 punkty dla pana Adama. Bardzo mocne uderzenie, moi drodzy. To uderzenie było tak mocne, że kopia... Naprawdę było to bardzo mocne uderzenie. To zmaganie wygrywa pan Adam. Wielkie brawo. Trzymał tak mocne uderzenia, że on ma nie pozwolił się wysadzić. Przedmiot znana, który ma kropierz w barwach Zawiszy Czarnego. Na pewno państwo wszyscy rozpoznajecie ten herb Sulimę. Oczywiście, no. Brawo wielkie dla Alka. Znaczy dla Zawiszy, co ja gadam. Z drugiej strony Mateusz. I za chwilę do boju ruszą. Plac wolny. A przepraszam, pan Aleksander nie ma jeszcze kopii, a już Ciubierka. Plac wolny. Ciemno się robi. Ruszyli. Jeden punkt dla Mateusza.